Zakład karny w Czerwonym Boże. Na oddział A wraca mężczyzna, który groził samookaleczeniem. Teraz czeka go rozmowa z więzienną psycholog, kapitan Martą Perkowską, która musi poznać przyczyny takiego zachowania osadzonego. Co, boli? Boli. Co się takiego tak naprawdę zadziało, że aż tak bardzo pan się zdenerwował tym brakiem? To moja kobieta miała przyjechać i zrobić paczkę i no nie przyjechała. No przyjechała, ale nie weszła, nie? No ale jak to teraz? Ja na święta zostanę bez papierosów, jedzenia. Się zadłużyłem, no pożyczałem i muszę poddawać, no już się upominają, no. W końcu okazuje się, skąd wzięły się problemy więźnia. Wychodzi na jaw, że narobił on sobie długów wśród osadzonych i gdy zrozumiał, że nie będzie miał jak ich spłacić, spanikował. Nie można zmienić celi? Ktoś panu groził? Co się stanie, jeżeli pan wróci do tej celi? Nie wiem, co się stanie, no. Trzeba będzie, to będę siedział, no, ale to sama pani wie, no. Jak wrócę do tej celi, zaraz naskoczą na mnie wszyscy, kiedy oddasz, i znowu mi się łeb zapali, no. Gdy wszyscy są zdenerwowani, to nigdy nic z tego dobrego nie wychodzi. Umawiamy się tak, że jeżeli cokolwiek będzie się działo, to pan się umawia na rozmowę do mnie. Nie działa pan tak impulsywnie, jak to dzisiaj miało miejsce. Postaram się. W takim razie zrobimy tę zmianę rozmieszczenia. No dobra. Dobrze, dziękuję panu. Widzę. Po rozmowie z psychologiem osadzony jest odprowadzany do nowej celi. Tam będzie czekał na informację o zmianie celi, w której będzie kontynuował odsiadkę. Ma to na celu uchronienie więźnia przed współosadzonymi, u których narobił sobie niespłacalnych na razie długów.